i witajcie w kolejnym filmiku. Ostatnio zauważyłam, że dość mocno zainteresowała Was kolekcja pomadek z Freedom Makeup, tych swatchów, które zrobiłam, więc postanowiłam, że dzisiaj sobie zrobimy kolejne swatche kolejnych pomadek. Mam tutaj dwie kolekcje. Pierwsza z nich to jest Retro Mats, to jest Pro Lipstick Kit, a druga to jest Vamp Collection. One są w zupełnie innej tonacji. Te są takie bardziej kolorowe, natomiast te już są takie ciemniejsze. Zrobimy sobie oczywiście króciutkie, nie powiem, że porównanie, ale małe swatche, jak one wyglądają na ustach. Co jest fajne, tutaj jeżeli chodzi o tą kolekcję, macie wypisane od razu kolorki, jakie są. Widzisz, że to są takie burgundy, fiolety. Natomiast tutaj to jest bomba i to Freedom Makeup powinno naprawdę wprowadzić. Są takie śliczne ustka. Buźki, usta, w zależności, tutaj są trzy. I tutaj są kolejne dwie. Dwa kolorki. Dobra, to co? Zabieramy się za swatchowanie. Pierwszy na ogień. Myślę, że pójdzie ta jaśniejsza kolekcja. Pierwszą szminką, którą wypróbujemy, jest kolorek Memory. On wygląda dokładnie tak. Jest taki brudny. Znaczy, nie powiem, czy brudny, śliczny róż, ale jest bardzo ładny. Urzucająco. Zaczynamy. Kolorek na ustach wygląda dokładnie tak. Tak jak widzicie, jest bardzo jaśniutki. Trochę nie mój odcień, ponieważ ja lubię troszeczkę bardziej ciemne. Natomiast całkiem ładnie wygląda. Drugą szmineczką jest Nostalgia. Ona jest w takim pięknym, fioletowym kolorku. Troszeczkę już ciemniejszy kolor. Natomiast równie piękny. Bardzo jestem ciekawa. Ogólnie na fiolety mam ostatnio taki motyw. Dobra pigmentacja, bo muszę przyznać, że naprawdę nie przyciskam jej wcale mocno. Nostalgia już na ustach. Wydaje mi się, że wygląda bardzo ładnie. Bardzo ładny jest taki... ja bym powiedziała, że nawet zimny jest ten fiolet. Myślę, że wyszło całkiem ok. Następna szmineczka w kolejce jest to kolorek Flashback. Przepiękna fuksja, po prostu przepiękna fuksja. Zobaczcie, jak ładnie. No, to zaczynamy. I oto mój ulubiony kolor na razie. Ja uwielbiam takie róże, one są po prostu przepiękne. Powiem Wam, że te szminki są takie bardzo, nie powiem, że kremowe, ale nie są takie trudne w opanowaniu jak niektóre szminki matowe. Naprawdę bardzo przyjemnie się nimi maluje. Do tego mają ogromną pigmentację według mnie. I są przyjemne. I są przyjemne naprawdę na ustach. W ogóle ich nie czuć tak, że takie szminki matowe to ja mogę nosić. Przed ostatnią szmineczką w kolekcji Matte Retro jest Retro Dated. To jest piękna czerwień. Taka wpadająca właśnie w pomarańcz. No zobaczymy, ja się takich kolorów trochę boję, ale... Bardzo pomarańczowa, prawda? Ale muszę Wam powiedzieć, że również bardzo fajnie się pracuje. Nie czuć jej w ogóle na ustach, no i pigment jest bardzo, bardzo dobry. Ostatnim kolorkiem, jaki tutaj mam, jest Retro Retro. I to już jest taki... Tutaj wygląda na ciemniejszy pomarańczowy, ale tutaj naprawdę w świetle takim rzeczywistym to jest taka typowa, piękna czerwień. Uff, aż się boję. Zaczynamy. Nie wiem dlaczego, ale od razu przy takich kolorach mi się po prostu trzęsą ręce. Momentalnie nie umiem sobie ich ładnie wyrysować.
ta czerwień jest taką idealną czerwienią dla mnie. Wydaje mi się, że jest... Tutaj w podglądzie widzę, że jest bardziej pomarańczowa, natomiast to jest naprawdę taki, wiecie, staromodny czerwony, staromodny, staroświecki też będzie źle brzmiało. Jest ładny czerwony, dokładnie tak. Do tego moje zęby wyglądają bielutko. No, muszę przyznać, że jestem pod dużym wrażeniem. Cała kolekcja Retro Matte przetestowana. Powiem Wam tak, pigment jest bardzo duży, bardzo fajnie się jej nakłada, są takie delikatne, ale bardzo, bardzo napigmentowane. Nie czuć ich w ogóle na ustach. No i mają wibrujące kolory. Teraz do przetestowania mamy te ciemne kolorki. Zobaczymy, jak się będę w nich czuła. Powiem Wam tak, na opakowaniu wyglądają bardzo, bardzo groźnie. Powiedzmy, że to nie są kolory, które noszę. No ale zobaczymy, jak się będą sprawdzały na moich ustach. Były czerwone, zacznijmy od najbardziej czerwonej w kolekcji. Jest to Pure Vamp. Ta czerwień jest taką, jest taką soczystą, typową czerwienią. Wydaje mi się, że jest troszeczkę bardziej błyszcząca, ale może to tylko moje wrażenie. Zaczynamy. No i ta kolekcja bardziej mi się podoba. To już nie są typowe maty, ale takie bardzo satynowe, bym powiedziała, wykończenie. Ten kolorek, no ma siłę, ma moc. Bardzo mi się podoba. Jest taki fajny, taki zadziorny, taki być może mój. Kolejny w kolekcji jest troszeczkę ciemniejszy, Vamp Noir. To już jest taki... bardzo ciemny, ja bym powiedziała burgund. Zobaczymy, jaką będzie pigmentacja. Również piękny kolor, ale trochę ciężej mi się z nim pracowało. Nie wiem dlaczego, ale ten pigment nie był aż tak wyraźnie jak poprzednich. Może to takie złudzenie, ale no... Kolorek śliczny, naprawdę wydaje mi się, że wygląda bardzo ładnie. Taki typowo jesienny, prawda? Sprawdźmy sobie teraz pierwszy fiolet w tej kolekcji. To jest Dark Paradise. Typowo śliwkowy kolorek. Bardzo ładny. Jak wygląda, mam to bardzo ciemne, ale on naprawdę jest śliwkowy. Nie wiem, dlaczego ta kamera tak przekłamuje. Jedziemy. To nie jest tak napigmentowana jak Retro Matte. Ona bardziej tak delikatnie smuga waszą skórę. Ale muszę przyznać, że jeżeli dodacie kilka pociągnięć, to ten pigment naprawdę jest widoczny i ładnie, wydaje mi się, układa. Trochę może są prześwity, ale to może dlatego, że powinna to troszeczkę dopracować. Nie, no mega, mega. Mi się wydaje. Kolejny fioletowo-śliwkowy kolor to Dusk Till Dawn. Dusk Till Dawn. I tutaj już jest porządny fiolet. Jestem ciekawa, czy one są im ciemniejsze, tym mają mniejszą pigmentację, czy... tylko moje wyobrażenie. Naprawdę, ładna pigmentacja. Ja już chyba wybrzydzam w tylu tych szminkach. Ładnie się rozprowadzają, nigdzie się nie rozlewają, pomimo tego, że nie mam konturówki i robię to, wiecie, po raz pierwszy. Naprawdę, szczerze trochę bałam się tej kolekcji, bo myślałam, że będzie bardziej taka, wiecie, a ta kolekcja jest naprawdę taka jesienna, taka, którą po prostu można naprawdę nosić. I pomimo tego, że przymierzam,
kolejny kolor, ciemny kolor, to uważam, że we wszystkim całkiem okej. A jak wy myślicie? Ostatni w kolekcji jest taki ciemny kolorek, to jest Intensive Noir. Powiem wam tak, że on tutaj wygląda na taki bardzo czarny, natomiast według mnie troszeczkę przebija w nim fioletu. Ja mam takie wrażenie, ale zobaczmy, jak zachowuje się na moich ustach. Oczywiście, że to biele. Jeżeli chodzi o kolor, kolor jest bardzo ładny, natomiast to jest najgorszy kolor, jaki jest w tej kolekcji. Sorry, ale on jest po prostu bardzo, zresztą zaraz was przybliżę, żebyście zobaczyli, on jest po prostu bardzo taki, nierówno się rozkłada, dokładnie, i zobaczcie, zrobię tak i od razu mam, och nie, jak wszystkie mi się podobały, tak, ten jest po prostu beznadziejny, kompletnie beznadziejny. I sorry, ale no ja się nie umiem nim umalować. Intensive Noir, nie, kompletnie nie. Pomimo tego, że zamysł, kolor, naprawdę, naprawdę mi się podoba, tak sama formuła jest. Niestety, ale nie. Kompletnie nie. Jeżeli chodzi o Vamp Collection, jest to kolekcja, która nie ma matowych szminek, ale z bardziej satynowym wykończeniem. Bardzo ładnie się nakładają, niestety tylko jedna z nich jest po prostu... Według mnie nietrafiona i jest to Vamp Noir, czyli ten ostatni kolorek, najbardziej ciemny. Natomiast wszystkie inne pięknie się nakładają, mają ładną pigmentację, nie rozlewają się na ustach. Według mnie naprawdę warte uwagi, mimo tego, że one też dużo nie kosztują. Ja wam zostawię linki do tych kolorków na samym dole, więc zerknijcie sobie. Jeżeli podobają wam się takie filmy ze swatchami, dajcie proszę znać, bo mam zamiar zrobić ich jeszcze trochę i jestem ciekawa, czy jesteście na tak, czy nie. Na 100% proszę pamiętać o moim rozdaniu z Filgam Makeup. W poprzednim filmiku macie wszystkie informacje, więc zapraszam. I co, życzę wam udanego dnia i do zobaczenia. Pa!